Dzień dobry Państwu, witam po raz kolejny na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj kilka wątków u nas, powiedzmy, z zagranicy, niekoniecznie z polityki krajowej, chociaż to Piotr Korczarowski zawsze mówi, że kiedy w dzienniku leci blok informacji z zagranicznych, widzowie gorączkowo przełączają kanał. Mam nadzieję, że w tym wypadku tak nie będzie, a porozmawiamy o tym, co szykuje się na Kaukazie. Moim Państwa gościem Arkadiusz Miksa. Witaj serdecznie. Witam Państwa. Na początku oczywiście zachęcam do udostępniania tego materiału, do subskrybowania Chrobrego Szlaku, zostawiania kciuków w górę i komentarzy. I już do rzeczy. No praktycznie od lat 90. Kaukaz to jest taki, te kraje kaukaskie to jest taki punkt zapalny po rozpadzie Związku Sowieckiego. Tam się teraz rozpycha bardzo Turcja, nawiązująca intensywnie do tradycji Imperium Osmańskiego. No i zwłaszcza Armenia, którą się bardzo interesujesz, jest teraz między takim młotem a kowadłem, bo z jednej strony jest Turcja, a z drugiej strony Azerbejdżan, z którym toczyła w latach 90. wojnę dość krwawą i tak naprawdę tam jest taki stan bardzo kruchego pokoju, właściwie takie zawieszenie broni. Czy jakiś kolejny większy konflikt na Kaukazie się szykuje? Wszystko jest możliwe. Dlaczego? No dlatego, że w gruncie rzeczy tym konfliktem mogą być zainteresowani wszyscy, a zwłaszcza Azerowie i Ormianie, ponieważ 2 lata temu doszło do zmian władzy, prawda? Doszło do pokojowej rewolucji, do zmian w Armenii. Natomiast te zmiany jakby no nie przynoszą pożądanego efektu w wymiaru takiego, bym powiedział, ekonomicznego, który by się przełożył na sytuację Ormian. Więc wiadomo, że politycy też szukają wtedy takich elementów do wykorzystania, które łączą, jednoczą naród, prawda? No swego czasu taki numer zrobił, prawda, Saakaszwili, który rozpoczął konflikt z Rosją, mając wcześniej ogromne problemy w własnym kraju, czyli w Gruzji, kiedy demonstranci zaczęli wychodzić na ulicę, więc on rozpętał wojnę z Rosją. Dzięki temu no, szala sympatii przychyliła się na jego stronę, jeśli chodzi o Gruzinów, przynajmniej wtedy na jakiś czas. I tutaj może być podobnie, natomiast trzeba sobie też powiedzieć jedno, że ten konflikt ma w ogóle głębszy i historyczny wymiar, bo i wymiar również nie tylko dotyczący relacji Azerowie, którzy są ludem turańskim, i Ormianie, czy jeszcze tutaj dodatkowo drugi wątek turecki z drugiej strony granicy. Natomiast to właściwie jest, bym powiedział, pokłosie tej sytuacji Armenii, która na przestrzeni wieków, bo ten kraj, co ciekawe, warto podkreślić, mało osób z tego zdaje sobie w Polsce sprawę, był pierwszym chrześcijańskim krajem, pierwszym państwem, który uznał w ogóle chrześcijaństwo jako religię panującą, jako religię państwową. Stąd też tyle zabytków tam, czy nawet zabytki z IV-V wieku liczne, które są właśnie kościoły, monastyry, które przetrwały. No i później ten kraj był raz większy, raz mniejszy. Właściwie można by powiedzieć, że trochę w pewien sposób też przypominał Polskę, bo była też wielka Armenia i ta Armenia systematycznie też była najeżdżona przez silniejszych sąsiadów, przez Turków, przez Persów, przez Mongołów, więc właściwie kraj, który miał niewiele okresów, w których nie był w okresie wojny albo nie był też w okresie dominacji. Oczywiście każdy, kto tam panował, próbował za wszelką cenę, praktycznie może poza Mongołami, którzy tolerowali religie, które były w danych obszarach, które podbijali. Liczyły się dla nich po prostu pieniądze i trybut wysyłany. Więc były próby po prostu wyrugowania tego chrześcijaństwa na rzecz przede wszystkim właśnie islamu. No, takim preludium do tych napiętych relacji między chrześcijanami, Ormianami, a światem islamu oczywiście była I wojna światowa i to, czego dokonali Turcy, ale też oczywiście z udziałem Azerów na Ormianach. I tutaj sobie trzeba powiedzieć, że ofiarami byli nie tylko Ormianie tego kościoła właśnie ormiańskiego, wyznania ormiańskiego, chrześcijańskiego, ale również katolicy. Ta wspólnota nie była liczna, ale ona również była. Oni również zostali wycięci w pień. Szacuje się, że około 1,5 miliona ludzi zostało zamordowanych w Armenii. No, z czego spora część, znaczna część, no, w sposób bestialski właściwie można ten mord porównać do mordu, do ludobójstwa wołyńskiego, tylko że tam skala była dużo większa, bo my tutaj straciliśmy 150-200 tysięcy ludzi, natomiast Ormianie stracili, można powiedzieć, prawie połowę całego swojego narodu, więc skala
tej zbrodni jest niesamowita. I co ciekawe, też zresztą bardzo podobna analogiczna sytuacja. Ukraińcy oczywiście wypierają się po dziś dzień zbrodni dokonanej na Polakach, ale też nie tylko Polakach, pozostałych mniejszościach. I Turcy nawet, bym powiedział, są jeszcze tutaj bardziej perfidni, ponieważ próbują naciskać na poszczególne państwa, które no, ta diaspora ormiańska rozrzucona po całym świecie próbuje zabiegać o to, żeby poszczególne kraje uznały po prostu to, co zrobili Turcy za ludobójstwo. I wszędzie tam, gdzie dochodzi do takich prób, no Turcy próbują za wszelką cenę naciskać na poszczególne państwa, nawet państwa europejskie, takie jak Dania, Austria. No, wszędzie tam, gdzie to możliwe, próbują oddziaływać w jakiś sposób, żeby odciągnąć od tego głosowania. I w dalszym ciągu jednak próbują za wszelką cenę jakby, nie wiem, przerzucić odpowiedzialność, nie wiadomo, trudno powiedzieć nawet na kogo, że taka sytuacja miała miejsce. Więc ci ludzie byli tam w okrutny sposób mordowani, no, łącznie z ukrzyżowaniem, łącznie z głodzeniem, przepędzaniem przez pustynię bez wody. Byli zakopywani żywcem, obdzierani ze skóry, więc mówię dokładnie to samo, co później wydarzyło się na Wołyniu, dotknęło również Ormian. Natomiast aktualna, współczesna sytuacja, no, trzeba sobie powiedzieć, że oczywiście po tej całej sytuacji, po tej całej rzezi, tutaj z pomocą przed totalnym wyniszczeniem przyszła wtedy Rosja, ale za moment w Rosji już nie było. Pojawiła się Bolszewia. I cóż, bolszewicy postanowili oddać część tej Armenii właśnie z świętą dla Ormian górą Ararat Turkom. Resztę przyłączyli, zrobili z tego, prawda, komunistyczną Republikę Radziecką. Co ciekawe, w Związku Radzieckim ta Armenia, która przecież położona w Azji, była najbogatszą z republik. To też pokazuje, jacy tam ludzie żyją, ludzie mieszkają. To są ludzie bardzo zaradni, przedsiębiorczy, bardzo pracowici. Zresztą mówi się o tym, i zresztą sami podkreślają to sami Ormianie, że właściwie są jedyną nacją, jeśli chodzi o handel, która jest w stanie przechytrzyć Żydów. To też o czymś świadczy. Mają takie zdolności, ale mają też zdolności w wynalazczość. No, słynne migi, to przecież Migojan, jego dzieło konstrukcyjne i cała masa różnych innych wynalazków rodem właśnie Ormian, również mistrzowie gry w szachy, ogromne też zdolności artystyczne, chociażby Haczaturian, więc z tego dzisiaj niewielkiego narodu wywodzi się cała masa bardzo wartościowych ludzi, ale w Polsce również no, ludzie o korzeniach ormiańskich, Penderecki, niedawno zmarły mistrz, Zbigniew Herbert również, więc Kawalerowicz, reżyser też kina polskiego wybitny, więc takich osób również mamy w Polsce sporo pochodzenia ormiańskiego. I też sobie trzeba powiedzieć, że ta diaspora w Polsce na przestrzeni wieków obok Tatarów paradoksalnie była jedną z dwóch zawsze wiernych Rzeczpospolitej. Do tego też będę chciał nawiązać jeszcze na koniec do tej wierności tej dzisiejszej postawy polskiego rządu względem Ormian. Ale też warto właśnie jeszcze wrócić do tego wątku, do tej sytuacji aktualnie bieżącej. Powiedziałeś o tym, że po rozpadzie Związku Radzieckiego doszło do tej konfrontacji, właściwie już kiedy ten związek jeszcze trwał, już doszło do tej konfrontacji, ale co ciekawe, te konflikty wybuchają tam co kilka lat. W 2016 roku doszło do starcia właśnie między Azerami i Ormianami i tutaj Azerowie, którzy od kilku lat czerpią profity z tego, że po pierwsze sami wydobywają sporo ropy, a po drugie przez ich terytorium idą gazociągi, ropociągi i tak dalej, więc z tego również czerpią profity. No, są poza tym narodem trzy razy liczniejszym od Ormian, więc kupują masowo broń, kupują broń od Turków, kupują broń też od Rosjan, którzy sprzedają broń zarówno i Ormianom, i Azerom, chociaż mówi się generalnie, że rzekomo sympatyzują Rosjanie przede wszystkim z Ormianami, ale handlują, sprzedają broń jednym i drugim, więc doszło do ataku dronowego i właściwie mówi się, że to był taki pierwszy zmasowany atak wykorzystania w ogóle dronów właśnie w tym konflikcie, kiedy w opinii światowej, bym powiedział specjalistów w dziedzinie wojskowości, był to szok, ponieważ bardzo drogie drony były wykorzystywane do ataku nawet na pojedyncze busy, którymi jechali ormiańscy żołnierze, co pokazuje jakby też skalę zawziętości jakiejś takiej nienawiści. Zresztą o tym, jak sytuacja jest napięta, miałem sam okazję się przekonać, kiedy byłem dwa lata temu właśnie w Armenii i przejeżdżałem właśnie wzdłuż takiego nasypu, wzdłuż drogi i kiedy pytałem, czemu tu jest ten nasyp tak usypany, to dowiedziałem się, dostrzegłem w oddali okopane czołgi ormiańskie, że ten nasyp jest po to, żebyśmy nie zostali ostrzelani przez Azerów, że w każdej, no, co
kilka dni tam dochodzi do jakiegoś wybuchu, jakiejś eksplozji pocisku, ostrzelania, więc ten konflikt jest nieustanny i sytuacja no, Ormian nie jest łatwa, bo w tej chwili to już jest tylko niespełna 3-milionowy naród, który zamieszkuje ten kraj. Jest liczna diaspora, która oczywiście stara się ich wspierać, ale są właściwie, można powiedzieć, w kleszczach między młotem a kowadłem. Z jednej strony mają Azerów, którzy no, coraz silniej mają tą przewagę, coraz większą, bym powiedział, finansową nad Ormianami. Z drugiej strony mają Turków. Turcy, jak można powiedzieć, no, byli niechętni i przez ten cały czas, przez to 30-lecie, ale bym powiedział, nigdy tak wprost, tak jak teraz, nie informowali, bym powiedział, strony ormiańskiej o tym, że są gotowi do wsparcia Azerów i do otwartej konfrontacji. To też jest pokłosie, bym powiedział, całej sytuacji geopolitycznej, czyli tego, że no Erdogan ewidentnie próbuje odbudowywać Turcję na kształt już nie, powiedzmy, Republiki Tureckiej, tego bym powiedział, czym się też jakby pokazywał Zachód jako dobry przykład, że w świecie islamu też może istnieć, prawda, demokracja i tak dalej, i tak dalej. Erdogan, odkąd skonfrontował się ze Stanami Zjednoczonymi, wchodzi na tą ścieżkę, bym powiedział, odbudowy Imperium Osmańskiego i próbuje, widzimy dzisiaj i w Syrii, próbuje oddziaływać na Armenię, oddziałuje również przecież na Libię, więc jakby to pole rażenia. Zresztą umiejętną politykę Turcy prowadzą również w Polsce, na przykład mural na jednej stacji z metra w Warszawie, pokazujący jakby bliskość kulturową Turcji i Polski. To też jest taki, bym powiedział, w Polsce wiecznie powtarzany jak mantra motyw, że Turcy byli tym jednym z nielicznych narodów, który nie uznał zaborów Polski. No oczywiście, że nie uznał, ale tylko dlatego ich nie uznał, ponieważ no, nie było to ich w interesie. Polska została rozebrana, Rosja się wzmocniła, to nie było ich w interesie, ale wszyscy o tym zapominają, że wcześniej przez kilka wieków z Turkami toczyliśmy nieustanne boje i to, że Polska się tak mocno wykrwawiła, to jedną z tych przyczyn między nimi była właśnie konfrontacja z Turcją. Więc Turcja nie jest, bym powiedział, nie była na przestrzeni wieków tylko tym przyjacielem Polski rzekomym. No bo to takie skojarzenie, odwieczna przyjaźń polsko-turecka w 1683, czy tam Cecora, czy inne takie kamienie z Podolski. No doszło do tego, do kuriozalnej sytuacji, kiedy w środowisko ormiańskie, zresztą ja też je wtedy poparłem, nawet pomagałem przygotowywać list, miał powstać pomnik uwieczniający Turków, tureckich żołnierzy pijących konie, miały właśnie pić wodę z Wisły, bo tam taka była, jakby taki był sen. Co ciekawe, skąd się wzięli ci Turcy właśnie w Krakowie? Ano, były to oddziały wierne właśnie stronie niemieckiej i austriackiej, które właśnie wspierały podczas I wojny światowej te państwa centralne, tak, czyli te państwa, które w ostateczności okazały się państwami wrogo nastawionymi do Polski. I ktoś wpadł na taki genialny pomysł, no Turcy oczywiście, że pobudują po prostu nad Wisłą taki pomnik, takiego konia i żołnierza, który pije po prostu wodę z Wisły, symbolizujący właśnie tam jakieś odniesienie do jakiejś tam legendy, do jakiegoś snu o pijących właśnie tureckich żołnierzach tutaj w wodę z Wisły i tak dalej. Więc to Turcy starają się oddziaływać dość mocno na sytuację, no bardzo silne lobby tureckie jako pozostałość. To też pokazuje, do czego prowadzi ściąganie, bym powiedział, taniej siły roboczej w Niemczech. Tak? Ta rzesza chyba bodajże 8 czy 10 milionów Turków jest teraz bardzo dobrze zorganizowana i państwo niemieckie, służby niemieckie specjalne mają coraz większy problem. Zresztą wykorzystuje to też Turcja właśnie do budowania właśnie tutaj swojego wpływu i zaplecza, do oddziaływania już nie tylko bezpośrednio na same Niemcy, ale na całą Europę. To jest taka, bym powiedział, forpoczta, przybudówka wpływów tureckich. Niemcy stają się właśnie taką forpocztą i mają coraz większy właśnie ten problem właśnie z Turkami. Co ciekawe, nie wiem, czy teraz już się te relacje poprawiły, ale wiem, że do niedawna też, co ciekawe, również te relacje, na przykład Armenia nie dość, że nie utrzymywała relacji dyplomatycznych i samoloty, które są z Polski, najkrótsza droga była przez Turcję, one nie mogą lecieć przez Turcję, muszą omijać w ogóle Turcję, lecieć przez Morze Czarne, ponieważ Turcja na to się nie zgadza. Podobnie Azerowie, właściwie granica jest otwarta, ale każdy turysta, który nie zastanowi się dobrze i nie przeanalizuje sytuacji geopolitycznej, to znaczy odwiedzi najpierw Armenię, a później chce wjechać do Azerbejdżanu, może się liczyć z ogromnymi problemami. Będzie miał oczywiście, jak to się mówi kolokwialnie, przetrzepane bagaże, może być zostać zatrzymany. Co ciekawe, w drugą stronę to nie działa. Jakby, no, Ormianie nie mają takiej ochoty na jakieś mszczenie się za to, że ktoś wcześniej był w Azerbejdżanie i chce wjechać do Armenii. Natomiast tutaj w tą stronę tak to działa i tak to funkcjonuje, że ta niechęć jest, no bym powiedział, i ta wrogość i nienawiść jest gigantyczna i końca tego konfliktu nie widać. Konfliktu właśnie dodajmy, bo nie powiedzieliśmy dokładnie o co, czyli o ten górski Karabach, tak? W tle oczywiście w tym wszystkim jest jeszcze Iran. Co ciekawe, Iran właściwie jest krajem islamskim, krajem szyickim, ale bardzo życzliwie nastawionym do Armenii. Właściwie jednym dzisiaj z dwóch gwarantów tego, że ten kraj no, nie został jeszcze, jak to się mówi, rozdeptany przez Azerów i Turków.
No i druga kwestia to jest oczywiście obecność wojsk rosyjskich na terytorium Azerbejdżanu. Mają tam Rosjanie swoje bazy. Tu, wbrew pozorom wcale to nie jest tak, że Ormianie są tak mocno pronastawieni prorosyjsko. Dostrzegają, że był ten moment, kiedy faktycznie uratowali przed tą totalną rzezią turecką, przed totalnym wyniszczeniem, ale też pamiętają doskonale, co się działo, jak próbowały władze komunistyczne, władze radzieckie, no właśnie odciągnąć od religii chrześcijańskiej, w jaki sposób wykorzystywały, w jaki sposób dominowały na tym terytorium, więc to nie jest tak, że jest takie nastawienie pro, tym bardziej, że sami Rosjanie też niektórzy traktują właściwie dalej Armenię nie tylko jako kraj, no, który egzotyczny, gdy przyjeżdżają sobie turystycznie pozwiedzać, napić się dobrego ormiańskiego wina, ale traktują to trochę jako, bym powiedział, taką swoją też kolonię, co też właśnie Ormianom się nie podoba z racji tego, że uważają się za kraj przecież o wielowiekowych tradycjach, nawet większych niż tradycje rosyjskie, więc ta dominacja zupełnie się nie podoba. Natomiast ta baza jest jakby gwarantem właśnie, że nie zostaną stłamszeni, zgnieceni przez tych sąsiadów. Co ciekawe, jest też bardzo ciekawym obiektem na terytorium Armenii w Erywaniu, jest też ambasada amerykańska. Dowiedziałem się to od Ormian, że ta baza najprawdopodobniej jakieś głębokie ma podziemia i mimo, że to przecież tak mały kraj, w tej ambasadzie amerykańskiej pracuje bodajże 200 pracowników. Nie wiadomo w ogóle, czym ci ludzie się zajmują, no bo po co 200 pracowników w tak małym kraju, gdzie właściwie być może wystarczyłby Amerykanom konsulat jakiś. Co ciekawe, w pobliżu tej ambasady Rosjanie postanowili pobudować, jak się okazało, wcześniej wydawało się, że to jest dolna inicjatywa prawosławnych, bym powiedział, mieszkańców Armenii, pobudowali tam niewielką cerkiew, która służyła najprawdopodobniej do podsłuchiwania ambasady amerykańskiej. Więc ten mały kraj właściwie cały czas jest w epicentrum tego w tej strefie zgniotu, właśnie jak to się fachowo mówi w języku geopolitycznym, między tymi krajami. Co ciekawe, no, jest też jednym z najbardziej zmilitaryzowanych państw na świecie, bo żeby się obronić, no, przypominam, tak jak 3 miliony Armenia ma ludności, Azerbejdżan prawie 9, czyli 3 razy więcej, no i Turcja 80, prawie 3 miliony ludności, więc gdyby połączyć te siły, no praktycznie szanse są niewielkie, więc Armenia posiada bardzo liczną armię jak na swój kraj, bo ma aż 40 tysięcy żołnierzy. Jeśli my weźmiemy, że mamy w tej chwili 100, tam powiedzmy 20 z obroną terytorialną, a mamy prawie 40 milionów ludności, to pokazuje, że gdybyśmy przeliczyli to, to my musielibyśmy mieć armię, która miałaby kilkaset tysięcy żołnierzy, coś około miliona, żeby dać, powiedzmy, porównanie tej ilości sił zbrojnych. No i też jest to też armia, która jest armią o wysokim morale, wysokim stopniu wyszkolenia. Dlaczego? Dlatego, że te kolejne ataki, w których Azerbejdżan ma przewagę, który zazwyczaj idzie ze strony Azerbejdżanu, choć też trzeba powiedzieć sobie jasno, że sytuacje są tak napięte, że i tutaj nie ma co mówić, że i Ormianie zawsze są, że tak powiem, święci, bo i też pewnie z ich strony też czasem wychodzą te inicjatywy konfrontacji. No więc ta armia jest w stanie odpierać te ataki azerskie i zadawać dość dotkliwe straty stronie azerskiej. Wtedy w tej wojnie dronowej również zastrzelono im najnowocześniejszy śmigłowiec rosyjski, który Azerowie sobie zakupili. Jeden z kilku, oczywiście tam kilkunastu. Posiadają mimo tego niewielkiego kraju własny przemysł zbrojeniowy. I cóż, no starają się w tym wszystkim w jakiś sposób wytrwać. Ja myślę, że takie napięte, tak jak powiedziałem, relacje są efektem tych wielowiekowych zadrażnień i na polu, bym powiedział, narodowościowym i religijnym, ale też mogą być oczywiście używane przez polityków, czyli przez Erdogana, czy przez też i bym powiedział, rządzących Azerbejdżanem, ale też i Armenią, do właśnie tych rozgrywek. Więc to taki, bym powiedział, jest po najbliższy nam chyba po Bałkanach taki kocioł, taki wiecznie, gdzie tam jest gorąco, gdzie są wiecznie punkty jakieś zapalne, obok Gruzji, obok też Czeczenia i tak dalej, więc cała ta strefa jest taką strefą, bym powiedział, mocno podminowaną, w której w każdej chwili może dojść do konfrontacji. No tak, to jest taka strefa zgniotu, ale chyba nie aż tak, powiedzmy, konfliktogenna w sensie światowym, tak jak na przykład ta strefa, w której my się znajdujemy, czy ten kocioł bałkański, bo jednak wojna Azerbejdżanu i Armenii raczej się nie przerodzi w żaden tam konflikt mocarstw. No, dla nas to na szczęście, niekoniecznie dla Ormian chociażby. To jest o tyle może nieszczęśliwe, ale mimo wszystko
To jest miejsce, które jest nam bliskie też przez tą obecność Ormian na polskiej ziemi, no chociażby znany ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski. No właśnie, tak doskonały również właśnie zapomniałem o tej postaci, żeby przywołać chociażby tę postać zasłużoną. No i właśnie Ormianie się łatwo asymilują i Ormianie na przestrzeni wieku właśnie mówię, w Polsce odgrywali istotną rolę. Ja też ostatnio nawet prowadziłem program poświęcony właśnie tam szpiegostwu w czasach wojny z Krzyżakami. Ja zapomniałem też dodać, że często właśnie osobami szpiegującymi na rzecz Polski byli właśnie Ormianie, a to też wynikało z tego, że znali języki i byli też często wysyłani w różnych poselstwach, no też jako kupcy poruszający się po całej Europie również, więc tutaj również na tym polu bym powiedział szpiegowskim mieli ogromne zasługi, jeśli idzie o Polskę. Przykre jest dzisiaj natomiast o tym muszę powiedzieć, nawet dzisiaj taką informację jeszcze otrzymałem właśnie od strony ormiańskiej, w jaki sposób nasze państwo traktuje właśnie współcześnie Ormian. Osoba, która przyjechała z Armenii, która wcześniej była zaangażowana w działalność na styku polsko-ormiańskim, nawet stowarzyszenie tam polsko-ormiańskie, która w Polsce przyjechała na studia doktoranckie, która w Polsce normalnie, legalnie pracuje, ma pracę i chciałaby tutaj w Polsce dalej móc studiować, pracować, być może nawet zostać, no to blisko rok czasu czekała na kartę pobytu. Kartę pobytu otrzymała dzisiaj właśnie, co ciekawe. Chociaż była ta karta wydana w kwietniu, o czym jej nie poinformowano, a do terminu jej ważności jest do końca września tego roku, czyli na 2 miesiące, czekała prawie rok czasu. Jednocześnie w tym samym czasie bez najmniejszego problemu wydaje się setki tysięcy takich kart Ukraińcom. Ja zachodzę w głowę, czemu tak jest, że Ormianie w taki sposób są traktowani, skoro w Polsce mogą pracować Hindusi, Pakistańczycy, czyli zupełnie odrębny świat islamu, który może być do nas wrogo nastawiony. Natomiast Ormianie, którzy są nam bliscy jako chrześcijanie, a też i w Polsce właśnie wielu z nich przecież jest obrządku katolickiego, ormiańskiego obrządku katolickiego, są w taki sposób traktowani, jakbym powiedział, jak po prostu jak śmiecie. Ja znajduję tylko jedno uzasadnienie ze strony naszego rządu, bardzo bym powiedział przykre. Przypuszczam, że chodzi o to, że na terytorium Armenii jest ta rosyjska baza. I co ciekawe, w Polsce nie widzi się problemu, nasze władze nie widzą tego, że chcą, żeby stacjonowały obce wojska, które mówi się, to uzasadnia tym, że mają być gwarantem niepodległości Polski, ale wytyka się to samo Ormianom, że stacjonują tam wojska. No, nie, nasza sytuacja jest ciężka, ale jak porównamy, bym powiedział, tych głównych sąsiadów, czyli Niemcy i Rosję, i bym powiedział proporcje jakie ludnościowe, nie wiem, gospodarcze, jakie są między nami a Niemcami i Rosją, no to my i tak jesteśmy w dużo bardziej komfortowej sytuacji niż tej, w której jeśli porównamy bilans, mówię, 80 prawie 3 milionów Turków do 3 milionów Ormian, no to sytuacja jest nie do zazdroszczenia i tego typu wytykanie, tego typu zachowania są, bym powiedział, skandaliczne, tym bardziej, że ta nowa ekipa Paszyniana, która doszła do władzy, to nie jest ekipa, która jest nastawiona, bym powiedział, prorosyjsko teraz, ta, która 2 lata temu przejęła władzę. Ona jest raczej otwarta bardziej na Zachód. Z Rosją chce utrzymywać dobre relacje, ale nie tak dobre na pewno, jakie Rosja miała tam wcześniej, nie tak dużymi wpływami, więc tym bardziej tego nie rozumiem, dlaczego polskie władze mszczą się na Ormianach, którzy tutaj przyjeżdżają, mówię, studiują, może, pracują. Może jest tak, że Ormianie, powiedzmy, nie są tak zwaną tanią siłą roboczą jak Ukraińcy, chociaż tych Ukraińców też już brakuje i sięga się właśnie po wzmiankowanych przez ciebie Pakistańczyków i innych takich. No i to jest co ciekawe, że ta osoba za swoje studia tutaj w Polsce zapłaciła studia doktoranckie kilkadziesiąt chyba, kilkanaście tysięcy złotych za studia. I mimo to jest w taki sposób jest traktowana, a Ukraińcy przyjeżdżają, kończą jakieś podyplomowe szkoły, nie znając kompletnie języka polskiego, kończą te szkoły, dostają papier, pytam, jak ci ludzie zdają te egzaminy, skoro nie mają w ogóle, nie znają języka polskiego, a w języku polskim pisemnym powinni zdawać egzamin, więc w jaki sposób zalicza im się te zajęcia. To jest jakiś dla mnie ewenement, no i mówię, bardzo mi przykro jako Polakowi, muszę to powiedzieć, że tak Ormianie są traktowani, a my natomiast jako turyści tam spotykamy się z pełną życzliwością. No do mnie podszedł kelner, który rozpoznał chyba, że właśnie, że mówię po polsku, upewnił się, że to polski, że z Polski, tak, i mówi mi do mnie, że bardzo jest mu miło, że będzie mnie tutaj obsługiwał. Ja taki zaskoczony pytam, czemu? On mi mówi, że dlatego, że no wy jesteście z tego kraju, który tam pod Wiedniem tym Turkom dał konkretnego łupnia. Więc dla Ormian chociażby z tego na dzień dobry już jesteśmy, mamy ten plus, tak jak się mówi, że na Węgrzech jesteśmy pozytywnie traktowani z racji tej
tej solidarności, przyjaźni wielowiekowej polsko-węgierskiej. Tak samo jest w Armenii, tylko my tego potrafimy, nie wiemy o tym, nie potrafimy w ogóle tego docenić. No, nie potrafimy wielu rzeczy niestety. Znaczy, myślę, że my jako Polacy w swojej masie potrafimy docenić, ale władze polskie nie potrafią tego docenić głównie. To jest ten główny problem. Natomiast jeszcze jakie są twoim zdaniem widoki na przyszłość? Czy tam na Kaukazie uda się prowadzić jakiś, powiedzmy, względny porządek, względny spokój, czy ten taki stan kruchej równowagi będzie dalej trwał, no bo jednak te konflikty kaukaskie, no chociażby konflikt gruziński, który lepiej chyba Polacy znają, bo tam jedną ze stron była Rosja, to oczywiście wszyscy tam popędzili z dużą prędkością i z wielką chęcią, żeby przytrzeć nosa naszemu wschodniemu sąsiadowi. A z kolei no jednak tych naszych Ormian jakby traktujemy tak trochę po macoszemu. No tak, i wbrew temu, co ty powiedziałeś, ja bym powiedział, że to nie jest tak, że ponieważ tam, że jakby, czy istnieje taka możliwość, żeby ten konflikt się tam gdzieś rozkręcił na większą skalę. Według mnie mimo wszystko jednak istnieje. Dlaczego? Dlatego, że właśnie mimo tego, że przecież niektórzy w Polsce tam nastawieni bardziej bym powiedział prorosyjsko ucieszyli się, że Erdogan dogaduje się z Putinem, to według mnie Rosja i Turcja wcześniej są na kursie kolizyjnym. To jest tylko kwestia czasu, kiedy dojdzie do konfrontacji między tymi państwami. To jest niemożliwością na dłuższą metę, żeby nie doszło do takiej konfrontacji. I Armenia właśnie mogłaby się stać takim miejscem, gdyby rzeczywiście Turcja postanowiła zaatakować. Trudno powiedzieć, jak zachowałaby się Rosja w całej tej sytuacji. Dodatkowo mówiłeś właśnie o Gruzji. To też dobry przykład, bo my mówimy tylko, myślimy sobie Gruzja, Rosja konflikt. No i właśnie to nieprawda, bo przecież ta armia gruzińska była przecież szkolona przez izraelskich żołnierzy, była doposażana przez broń izraelską, była doposażana przez Ukraińców, przez Polskę była doposażana i też miałoby być konkretnym przyczółkiem pod wypad, bym powiedział, pod przyszłe działania wymierzone przeciwko Iranowi. Więc spójrzmy na tą sytuację, że gdyby udało się tak, powiedzmy, na przykład Zachodowi przejąć kontrolę nad Armenią i Izraelowi, no to byliby przy samej granicy z Iranem, co znacznie by im ułatwiło po prostu działania, a nie byliby u siebie, to nawet gdyby Iran uderzył, no to zniszczyłby kraj, który nie należy przecież do Izraela, więc wymarzona sytuacja. Więc ja uważam, że długo tam nie będzie jeszcze spokoju, a sytuacja Ormian będzie coraz trudniejsza. Dlaczego? Dlatego, że ten kraj się po prostu wyludnia. Ten kraj się wyludnia, ponieważ jest bieda, ten kraj też jest nawiedzany regularnie przez trzęsienia ziemi. Widziałem całe wioski, którą ludzie muszą opuszczać, bo są drobne pęknięcia niby, ale one się pogłębiają do takiego stopnia, że te domy w końcu się rozpadają. Przecież było też gigantyczne trzęsienie ziemi w roku 1988. I sytuacja Armenii będzie coraz trudniejsza i według mnie Azerowie będą chcieli ten górski Karabach, gdzie, jak wiemy, w większości mieszkają Ormianie, ale ten teren należał w okresie Związku Radzieckiego do Azerbejdżanu, ale też są enklawy właśnie azerskie, że oni tego, mając tą przewagę przede wszystkim i ludnościową, i sprzętową, będą dążyć do konfrontacji jednak do przejęcia tego górskiego Karabachu, a ponieważ społeczność międzynarodowa też nie chce go uznać jako odrębne państwo. Dodatkowo teraz jeszcze uznawane też, że to górski Karabach to też również są wpływy rosyjskie, więc ewidentnie jest to miejsce, które w przyszłości może doprowadzić do poważnego konfliktu. Nie tylko na linii, bym powiedział, właśnie Azerbejdżan i Armenia, ale może się do tego włączyć Turcja. Gdy się włączy Turcja, to warto też sobie powiedzieć, że jest jeszcze Iran, który też jest krajem islamskim, tak jak Turcja, ale oczywiście te kraje są do siebie bardzo wrogo nastawione, bo w regionie również rywalizują ze sobą. Więc tych, bym powiedział, wpływów różnych jest dużo więcej. No, Polska też. Tam się wszyscy mogą bić ze wszystkimi. Tam się mogą bić ze wszystkimi. Zresztą pokazuje to też, że polskie władze, mówiąc kolokwialnie, olewają Armenię, ale do Azerbejdżanu chętnie jeżdżą, no bo tam właśnie przechodzą te właśnie wszystkie ropociągi. Ten kraj ma takie ujęcie strategiczne, posiada również własną ropę naftową, więc bym powiedział, jest cała masa państw zainteresowanych sytuacją w tym regionie. To nie jest tak, że to tylko będzie lokalny taki wewnętrzny konflikt właśnie między turańskimi Azerami a Ormianami, ale mogą się do niego włączyć również kraje sąsiednie i to w różnej konfiguracji, w zależności od tego, jak rozwijać się będzie w danym momencie sytuacja w ogóle międzynarodowa, w innych częściach świata. No i myślę, że jeśli ktoś zacznie, to najpierw Turcja, bo jak widać już ona i w sferze politycznej
patrz Syria, i w sferze takiej symbolicznej, tak, czyli sprawa Hagi Sofii. Rozpycha się, można powiedzieć, łokciami coraz szerzej i teraz już nawet Butnie zapowiedziała, że planuje właśnie w wspólne ćwiczenia z Azerami na terytorium Azerbejdżanu, wspólne ćwiczenia wojskowe, żeby w ten sposób też dać do zrozumienia Armenii, że no tutaj cały czas czuwa. No tutaj, no niestety, no mówię, znaczna diaspora również właśnie ormiańska wylądowała na skutek tych machinacji radzieckich w tureckiej strefie, czyli ta święta Góra Arat, na którą zerywania ze stolicy można patrzeć z daleka, jak pięknie wygląda, jest niestety po stronie tureckiej. No, to też jest duży ból i, że tak powiem, dla świata chrześcijańskiego utrata. No, na pewno nie tej skali, co utrata Konstantynopola, ale mimo wszystko jednak też jakieś takie symboliczne pokazanie, no, oddziaływania tego świata islamu, który się rozpycha, wchodzi coraz szerzej. Mamy też zresztą Hagia Sofię, tak, prawda, i tutaj Erdogana jeszcze również w tym ujęciu. To również jest przecież ewidentnie przykład tych imperialistycznych ciągotek Erdogana. Może jakiś nowy sułtan się po prostu, może Erdogan albo jego następca. Ja w swojej publicystyce, kiedy piszę o Turcji, nazywam go właściwie sułtanem, tak jak można powiedzieć o Putinie w tym momencie, że to car Rosji, tak jak się mówi w Polsce, że jest naczelnik z Żoliborza, tak samo można powiedzieć, że jest sułtan Erdogan. No to może by po prostu skończyli z tą fasadą, bo to tak męczy, taka podwójna, no, takie podwójne nazewnictwo. No ale to też obawa, że Turcja wtedy będzie, bym powiedział, zapanuje ostracyzm wobec Turcji na arenie międzynarodowej, że odchodzi od tych standardów demokratycznych. Arabia Saudyjska, która tych standardów nie przestrzega, no ale jest przyjacielem, prawda, Stanów Zjednoczonych, więc ona może nie przestrzegać, ale Turcja, ponieważ jest teraz skonfliktowana, no to już niestety powinna przestrzegać tych standardów rzekomo demokratycznych. Podsumowując, trzeba patrzeć czujnym okiem na Kaukaz, bo tam sporo się dzieje. Tak, sporo się dzieje i może to mieć też wpływ na nas, no chociażby, tak mówiłeś o tych azerskich zasobach ropy, no to też możemy odczuć po prostu w bakach własnych samochodów. Oczywiście, że tak. Ja natomiast zachęcam Polaków do wyjazdów do Armenii. W ten sposób można ten chrześcijański kraj wspierać. Właśnie piękny kraj, zabytki, piękne kościoły z IV-V wieku. Jest co oglądać. Fantastyczne jedzenie, doskonałe wino i bardzo otwarty względem nas naród ormiański, więc polecam wyjazdy w tamten rejon świata. No właśnie, może jakiś cykl programów też krajoznawczych kiedyś zaczniemy tutaj robić. Bardzo chętnie. Ale ten już kończymy. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim Państwa gościem był Arkadiusz Michsa. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Wkrótce zachęcam do upowszechniania tego materiału, kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy i wspierania również kanału Chrobry Szlak, dane w opisie filmu. Do zobaczenia.